A nie tak. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na nasze spotkanie. Spotkanie odbywa się w ramach platformy Open Eyes Economy Summit i seminarium Co będzie z Uniwersytetem, które prowadzimy już trzeci rok. Dzisiaj będziemy mieli wyjątkowego prelegenta, którym jest pani Oktawia Gorzyńska, prowadząca pierwszą w Polsce bezpłatną szkołę programistów Campus 42. To jest formuła, która na świecie już istnieje chyba w dwudziestu kilku kampusach, ale Oktawia o tym powie szerzej. Ja tylko powiem, że byłem, widziałem, to naprawdę istnieje. Bardzo piękne i bardzo nowoczesne wnętrza, takie przyjazne dla uczących się. Są przestrzenie wspólne, gdzie można siedzieć razem, ale jak ktoś chce, albo dwie, trzy osoby chcą się jakoś odseparować, to wchodzą do przeszklonego kiosku i tam w ciszy mogą porozmawiać. No, muszę powiedzieć, wyszedłem stamtąd pod wielkim wrażeniem, ale nie będę zastępował tutaj Oktawii. Oktawio, proszę cię, masz głos. Serdecznie dziękuję. Dziękuję za to zaproszenie i chciałabym dzisiaj zaprosić Państwa wszystkich. Wiadomo, że dzisiaj online, ale mam nadzieję, że będzie też taka okazja, że spotkamy się właśnie w naszym kampusie, do Akademii Programowania 42. Pozwolę sobie jeszcze tylko udostępnić ekran, żeby obrazować to, o czym też dzisiaj postaram się opowiedzieć, o czym będę opowiadała. I mamy to. Tytuł tak nawiązuje do, trochę pozwoliłam sobie nawiązać do tych działań, które też w ramach OS-u podejmujemy wspólnie z profesorem Jerzym Hausnerem, z Jędrzejem Witkowskim, między innymi z Magdaleną Jelą i z grupą innych osób, czyli myślenie o edukacji poza horyzont, dlatego że myślę, że akademia, którą budujemy w Polsce, ten model edukacyjny 42. Przestaliśmy cię, masz wyłączony mikrofon. A teraz? Teraz Tu jest. dobrze. Dobrze. Nie wiem, w którym momencie mnie uciął, więc powiem może jeszcze raz, że tytuł, tak, pozwoliłam sobie wykorzystać to określenie poza horyzont. To też nawiązuje trochę do działań, które podejmujemy wspólnie w ramach OS-u z profesorem Jerzym Hausnerem, z dr Magdaleną Jelonek, z doktorem Jędrzejem Witkowskim. To była seria publikacji, dwie publikacje o szkołach poza horyzont, bo myślę, że akademia, którą mam dzisiaj okazję tak naprawdę tworzyć razem z zespołem od podstaw, ona faktycznie poza taki horyzont tradycyjnego myślenia o edukacji bardzo mocno wykracza. I teraz zobaczę, czy mi działa. Dobrze. I teraz, no właśnie, Akademia Programowania. Używamy słowo akademia, może też trochę będę później mówiła o trudnościach w ogóle komunikacyjnych z rozruszaniem tego modelu. Akademia Programowania, potocznie Szkoła Programowania. Kampus pierwszy na świecie powstał 10 lat temu w Paryżu. Też ciekawa historia, bo jeżeli Państwo słyszeli albo nie słyszeli, to powiem, że jest taka osoba jak Xavier Niel, właściciel firm telekomunikacyjnych, Francuz. I on 10 lat temu właśnie wymyślił z grupą pasjonatów, programistów, że stworzą takie miejsce edukacyjne po prostu zupełnie inne. Miejsce, gdzie oprócz kształtowania kompetencji czy nabywania kompetencji takich powiedziałabym twardszych, takich programistycznych, umiejętności programistycznych, będzie bardzo duży akcent położony na kompetencje miękkie. Będzie to wszystko się opierało na modelu edukacji relacyjnej. O tym jeszcze za moment. I wystartowali 10 lat temu w Paryżu. Dzisiaj na świecie są już 52 kampusy. Kiedy my wychodziliśmy z komunikacją naszego kampusu w czerwcu, byliśmy 49. kampusem. We wrześniu miałam okazję poznać już ludzi z Palestyny, z Nablusu, z miejscowości Nablus i z Bejrutu. Kolejne zespoły, które taki kampus otwierają w swoich społecznościach. Jesteśmy tym pierwszym kampusem w Polsce. I tak jeszcze tytułem wstępu, zanim pójdę dalej, warte jest powiedzenie też to, że zarówno 42, jak i firma Play w Polsce należy do Xaviera Niela. I naszym pierwszym i strategicznym partnerem jest właśnie grupa Play.
Oczywiście to nie oznacza, że jedynym, dlatego że w modelu edukacyjnym bardzo ważne będą partnerstwa z różnymi instytucjami, nie tylko z biznesem. Niemniej jednak do Polski zawitaliśmy właśnie dzięki grupie Play i fundacji, którą Play utworzył. Fundacja nazywa się Wolność Wyboru. Tutaj zresztą zdjęcie właśnie z tego naszego otwarcia, które miało miejsce, otwarcia przestrzeni, otwarcia kampusu, które miało miejsce na początku października. Powiem jeszcze, że zanim pójdę dalej, że ja w ogóle jestem związana z edukacją już od 27 lat. Miałam okazję być i nauczycielką, i dyrektorką szkół tak naprawdę, bo tworzyłam też w swoim życiu dwie szkoły, wcześniej zupełnie od nowa, między innymi liceum. Zajmuję się między innymi tematem kompetencji czy innowacji w edukacji. W różnych projektach miałam okazję też prowadzić bardzo duże ogólnopolskie projekty, czy współtworzyć też je. I powiem, że kiedy dostałam zaproszenie rok temu od Fundacji Wolność Wyboru, żeby przeprowadzić się do Warszawy z Gdyni i żeby podjąć się takiego wyzwania tworzenia takiego kampusu, byłam bardzo sceptyczna. Pomyślałam sobie, cóż to jest Akademia Programowania. Jakby nie było to dla mnie w takim pierwszym momencie w jakiś sposób, nie chcę może powiedzieć atrakcyjne, ale nie kryło się tam nic w tym pierwszym momencie takiego fascynującego. I powiem, że momentem przełomowym i myślę, że takim ważnym naprawdę nawet do dzisiaj w myśleniu o tym, co tworzymy, była moja wizyta w pierwszym kampusie wspomnianym w Paryżu, gdzie miałam okazję po prostu porozmawiać z osobami, które się tam uczą. I wtedy pomyślałam sobie, no właśnie, to jest taka edukacja, o której zawsze marzyłam, którą miałam okazję punktowo współtworzyć właśnie choćby będąc dyrektorką szkoły z moim zespołem. Wiadomo, że w systemowej szkole działanie takie bardziej holistyczne bywa trudne, a tutaj pomyślałam sobie, że od podstaw jest to właśnie zupełnie fascynujące. No i przeskoczę tutaj na to, przepraszam tylko, oj, już sobie teraz zaburzyłam porządek, cofnę się jednak. I właśnie jakie? Edukacja oparta na wyborze, akademia bez nauczycieli, bez tradycyjnych lekcji, bez podręczników, bez ocen, z egzaminami, bo oczywiście jest takie miejsce sprawdzenia, ale bardzo mocno nastawiona na to, żeby osoby uczące się brały odpowiedzialność za swój proces edukacyjny. I zaraz będzie właśnie tych szczegółów nieco więcej. Idąc dalej, pytanie, które często się pojawia, dlaczego 42? Nie wiem, czy ktoś z osób tutaj obecnych kojarzy w ogóle, skąd 42 mogłoby się tutaj wziąć? To tak może zapytam. Chyba nie. Dobra, to powiem. Jest taka książka Douglasa Adamsa, Autostopem przez galaktykę. I 42 jest takim, to jest odpowiedź na arcyważne pytanie dotyczące życia, właśnie świata i wszystkiego. Nie będę kontekstu zdradzała, bo być może ktoś będzie chciał sięgnąć po tę książkę. W każdym razie ten motyw, właśnie to 42 z tejże książki, jest po prostu wykorzystane do tego, żeby nadać do tej nazwy, do nazwy Akademii. I teraz tak, mówię Akademia i tę Akademię będziemy tworzyć. Jest cały program, o którym za chwileczkę też opowiem. Akademia Programowania. Wspomnę tylko, że bezpłatna jest zupełnie dla osób, które przychodzą. Ale dzisiaj, kiedy my już to tworzymy, budujemy w Polsce, wiemy, że to nie jest tylko Akademia Programowania. To jest też inkubator talentów IT, bo w 42 nie mówi się o tym, że programowanie jest dla każdego, że to jest też edukacja dla każdego. Ta edukacja bez nauczyciela, bez podręcznika, bez takiego tradycyjnego modelu poukładanego w jakiś wspólny plan zajęć, tylko to jest dla osób, które w tym modelu są w stanie się odnaleźć. To jest jedna rzecz. Druga kwestia dla talentów, czyli dla osób, które mają pewne predyspozycje do programowania. Też za momencik powiem, w którym momencie można sprawdzić te swoje predyspozycje. To, co też ważne, to w ogóle tworzenie takiej platformy spotkań dla tych osób, które się będą uczyły. No właśnie, wpisałam tutaj z branżą, ale to jest szersze myślenie. To nie jest tylko biznes, to nie jest tylko branża IT. My myślimy o tym, żeby był ten wymiar społeczny, czyli współpraca i z instytucjami, z organizacjami pozarządowymi, ale również
ale również z uczelniami właśnie, ze szkołami i to już krok po kroku w tej chwili budujemy. I to, co chcielibyśmy zrobić, to jest taki plan na kolejne miesiące, myślę, że taką krótką perspektywę kilkuletnią, to budowanie takiego miejsca spotkań branży IT, dyskusji, wspólnych projektów, no właśnie, łączenia w ogóle ludzi wokół tematu. Nie chciałabym powiedzieć technologii, ale w ogóle wokół jakby programowanie jest tym kontekstem, ale to, co jest ważne, że technologia, która ma służyć dobru społecznemu, tech for good, też ten model pracy właśnie z tymi osobami, które przychodzą oparty na tym, na pracy projektowej, na pracy problemowej, na diagnozowaniu potrzeb, na szukaniu wspólnie rozwiązań. To tutaj na pewno będzie bardzo ważne. Jak wygląda w ogóle, jak można się dostać do tej Akademii Programowania, która podkreślę jeszcze tylko, że tak jak mówiłam, że jest bezpłatna, jest stacjonarna. Co więcej, kampus jest otwarty 24 godziny na dobę i można przyjść po prostu o każdej porze dnia i nocy, kiedy tylko ma się czas, żeby popracować, żeby realizować projekty. I nabór wygląda w taki sposób, że można zarejestrować się na stronie www.42warsaw.pl, miks taki angielsko-polski, przepraszam za tę trudną hybrydę, zarejestrować się i wziąć udział w dwóch grach online. Jedna gra trwa 4 minuty, sprawdza dobrą pamięć, zdolność zapamiętywania. Druga gra sprawdza logiczne myślenie. I to jest ten pierwszy etap, kiedy można faktycznie sprawdzić, czy ja mam predyspozycję do tego, żeby programować. Powiem, tutaj się na momencik zatrzymam. Przyznam, że kiedy ruszaliśmy z komunikacją w ogóle w czerwcu, to mieliśmy dość duży kłopot, jak właśnie komunikować to, co będziemy robić, jak dotrzeć do tych osób, które miałyby się uczyć. Wrócę do tego wątku, jeszcze powiem, że dzisiaj w tych grach wziął udział prawie 5000 osób od czerwca do dzisiaj. Jesteśmy już po tym kolejnym etapie, jak Państwo tutaj widzą, introduction meetings, to jest terminologia oczywiście wykorzystywana w 42, czyli takie spotkania, kiedy osoby, które wygrały gry, są zapraszane albo na spotkanie stacjonarne w kampusie, albo na spotkanie online i my wtedy opowiadamy o tym, co robimy. To jest ten moment taki, żeby opowiedzieć i odpowiedzieć na pytania, co tutaj się będzie działo, czego mogą się spodziewać. Na te spotkania też zawsze zapraszamy osoby z innych kampusów, które łączą się z nami oczywiście online i też odpowiadają na pytania tychże osób, które są kandydatkami i kandydatami. I za nami kilka tych spotkań i szczęśliwie w najbliższy poniedziałek rozpoczynamy ten kolejny etap, który Państwo tutaj widzą, czyli etap stacjonarny naboru. To jest tylko etap bootcamp. W tej terminologii 42 nazywany jest piscin, basen, skok na głęboką wodę. Bo podkreślę jeszcze jedną rzecz, że nie trzeba mieć żadnych wcześniejszych doświadczeń programistycznych, żeby przyjść, żeby wygrać gry oczywiście i żeby rozpocząć udział w tymże bootcampie. 4 tygodnie dość intensywne. Mówi się o tym, że to jest taki czas, kiedy, no właśnie, trzeba albo wziąć urlop, albo po prostu tak zaplanować sobie dzień, żeby przyjść przynajmniej na kilka godzin, przynajmniej na kilka, czyli 6. Oczywiście w zależności od tego, jakie też kto ma predyspozycje, jak pracuje, ale to jest taki czas naprawdę dużego wysiłku. 4 tygodnie, w każdy piątek jest egzamin. Egzamin oczywiście zautomatyzowany. Co piątek, tak jak powiedziałam wcześniej, 3 takie krótsze egzaminy, 4-godzinne, ostatni 8-godzinny. Co jest ciekawe, egzaminów tak naprawdę, czy co się liczy, to nie wynik egzaminu, tylko całościowo po tych 4 tygodniach, kiedy mamy 170 osób w ogóle obecnych w kampusie, obserwujemy tak przede wszystkim, czy jest progres, czyli progres jest jednym z takich kryteriów przyjęcia, czy osoby, które przyszły, współpracują ze sobą i przede wszystkim, czy są wytrwałe. To bardzo mocno się liczy, bo też z obserwacji z innych kampusów wiemy, że na przykład pierwszego dnia jakieś mniej więcej 20% ludzi rezygnuje,
bo nie potrafi poradzić sobie z zadaniami, nie ma w sobie cierpliwości, żeby próbować mierzyć się z porażką. To jest też takie dosyć duże wyzwanie i rezygnują. Oczywiście tutaj nie ma kosztów, tak jak mówiłam, więc ta rezygnacja nic ich finansowo nie kosztuje, jakby nie ma żadnych konsekwencji. I to jest tak przyjęte, że tego pierwszego dnia aż tak dużo osób po prostu odpada. Takich basenów będziemy organizowali docelowo 3 w roku. W tej chwili mamy zaplanowane 2. Pierwszy, tak jak mówiłam, wystartuje w poniedziałek, drugi wystartuje w styczniu. I kiedy już z tych dwóch bootcampów, z tych dwóch basenów wyselekcjonujemy te osoby, które właśnie miały jakby, wykazały się tym progresem, były wytrwałe, współpracowały, to jest ten moment rozpoczęcia i my planujemy, że 26 lutego pierwsza grupa studentek i studentów po prostu wystartuje, ruszy w swoją edukacyjną podróż razem z nami. Co jest też ważne, i tutaj powiem to na początku, że bardzo mocno uważa się, mamy uważać, to wiemy też po różnych warsztatach, po spotkaniach też z tą naszą siecią, bo jesteśmy w tej globalnej sieci, mamy też spotkania, mamy takiego opiekuna też kampusu. Ja też miałam okazję odwiedzić 3 kampusy w różnych krajach. Że w żadnym momencie nie można podsycać ducha rywalizacji. Wszystko jest zrywalizowane. My na pewno nie będziemy mówili, że przyjmiemy tylko 150 osób, czy 130, czy 120, bo to od początku, gdybyśmy tak komunikowali ten cały proces, to od początku wyzwolilibyśmy w tych osobach, które przychodzą, po prostu chęć rywalizacji i tego, że chcę tutaj być, chcę być lepszy od kogoś innego. I to był ten moment, to był ten etap naboru. Co jest, tak jak mówiłam, też istotne, tych basenów docelowo będą 3 baseny rocznie. Rocznie też będziemy przyjmowali jedną grupę tych osób uczących się. Liczymy na to, że to będzie minimum 150 osób rocznie. I teraz przechodzę dalej do szczegółów. Przychodzą te osoby, na co mogą liczyć. Mówimy o tym, że to jest studiowanie właśnie software engineeringu. Model pracy, tak jak wspominałam, jest totalnie projektowy. Osoby, które przychodzą, i to mógł właśnie profesor Jacek zobaczyć u nas, to Holy Graph tak zwany, czyli mamy intranet. To są virtual machines, nic nie jest na stacjonarnych komputerach. Holy Graph, jak układ słoneczny, mieści na sobie różne projekty. I osoby uczące się po prostu, jak rozpoczynają realizację tego Holy Graphu, tego układu słonecznego, krok po kroku, właśnie w też sposób gamifikowany, realizują te projekty, zdobywają punkty. Też wiemy, że częstym doświadczeniem jest doświadczenie porażki, ale co jest istotne, jest ten model też tej edukacji rówieśniczej. To tutaj nie brzmi może zbyt dobrze, bo też tego nie wspomniałam wcześniej, ale nasi osoby, które kandydaci, kandydatki mają przynajmniej 18 lat, ale limitu tej górnej granicy wieku nie ma, więc są to osoby w różnym wieku. W naszym przypadku średnia wieku to jest 25 lat w tej chwili wynosi, 30% są to kobiety. Ale co jest ważnego, że elementem tego procesu edukacyjnego jest też dawanie informacji zwrotnej innym, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych. I w tym modelu samodzielnego układania swojego planu najbardziej takie trudne jest właśnie to, że jeżeli ktoś zdecyduje się pracować tylko wieczorami, nocami, to musi znaleźć taką drugą sowę, która po prostu będzie też w stanie w takim modelu się odnaleźć. Praca projektowa jest tak zbudowana, że zaczyna się w ogóle od pracy indywidualnej, ale zawsze właśnie nie ma tego nauczyciela, który wprowadza. Jest to na zasadzie wszystko zbudowane zadań problemowych. Ostatni punkcik zawsze mówi: jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, rozejrzyj się, kto jest wokół, kto jest po twojej prawej, kto jest po twojej lewej stronie. Podejdź, zapytaj, spróbujcie razem rozwiązać ten problem. I to ten element zachęty, on się po prostu pojawia w zasadzie na każdym etapie. I teraz tak,
praca od takiej indywidualnej, ale z, oczywiście z elementami interakcji poprzez projekty w parach, czy poprzez projekty już potem w zespołach realizowane też krok po kroku jest to rozwijane. W ramach tejże edukacji też oferujemy płatne staże, o czym jeszcze za moment, mentoring, bo oczywiście nie ma tej tradycyjnej nauczyciela w tradycyjnej roli, ale u nas bardzo ważne będzie to, żeby bardzo, bardzo ważne będzie to, że będzie organizowanie wydarzeń w kampusie i myślimy o tym, że przynajmniej dwa wydarzenia tygodniowo będą działy się w naszym audytorium. Wydarzenia różnego pokroju, to będą różnego typu. To będą i zwykłe meetupy, i hackatony, i wykłady czasem. Oczywiście wykład zawsze z elementem przestrzeni na pytania od osób, które biorą w nim udział, czy taki moment nawet refleksji wspólnej dyskusji. Też takie dążenie do przełamania schematu po prostu, czy nawet nie promowanie tego schematu takiej gadającej głowy, która tylko mówi, kończy i wychodzi, tylko właśnie myślenie o tym, jak włączyć osoby uczące się w tenże proces. Będzie mentoring, będziemy też to budowali, więc myślenie o tym, że to jest pewien ekosystem, powiedziałabym, społeczność ucząca się, ale ze sobą, od siebie i w relacji z otoczeniem, to jest jakby taki fundament tego miejsca. Nabór i nauka w ogóle odbywają się oczywiście w języku angielskim. Jako ciekawostkę powiem, że kampusy francuskie, jest ich około 10, prowadzą naukę w języku francuskim, w Hiszpanii jest to język hiszpański, no ale tam się okazało, że jednak język angielski też nie jest tym, jest stanowi gdzieś jakiś taki próg wejścia dosyć wysoki. Co jest też istotne, patrząc na statystyki, te 10-letnie już szkoły matki i innych kampusów, 100% absolwentów, absolwentek zdobywa pracę i stety lub niestety dzieje się to już na bardzo wczesnym etapie edukacyjnym, bo kiedy my w którymś momencie, już po 3-4 miesiącach, kiedy wejdą w ten model pracy projektowej, część też osób oczywiście po drodze odpadnie, część będzie miała problemy z wytrwałością, z realizacją projektów w określonym czasie, to my zapraszamy już partnerów i teraz te partnerstwa będą polegały między innymi na tym, że partnerzy będą oferowali odpłatne staże, ale też będą oferowali projekty dodatkowe, które będą realizowane z osobami uczącymi się. I to oznacza, że kiedy te osoby uczące się spotykają się już z tymi partnerami spoza kampusu, to bardzo często już wcześniej chcą podjąć pracę. I początkowo było tak, że jakby ta praca, ta jakby zgoda taka na podejmowanie pracy była doraczana, ale teraz obserwujemy, ja obserwuję w rozmowach z różnymi dyrektorami z innych kampusów, że po prostu to jest jakby taki trend nie do zatrzymania, więc jest znowu bardziej myślenie o tym, jak zadbać o to, żeby te osoby mogły pracować, ale też żeby dokończyły edukację. I powiem tylko, że no właśnie, 18 lat progiem wejścia, to o czym mówiłam wcześniej, jest tutaj, nie ma potrzeby pokazania żadnego certyfikatu, ale kończąc dwa etapy, zaraz jeszcze powiem o każdym z nich bardziej szczegółowo, można uzyskać certyfikat francuskiego Ministerstwa Pracy, to są punkty CTS-owskie i w uproszczeniu dużym oczywiście odpowiednik licencjatu jest to. To dopiero bodajże Francja 2 lata temu wypracowała te specjalizacje ze swoim ministerstwem, bo myślę, że wielu z nas spotkało się też z taką sytuacją, kiedy właśnie no, potrzebujemy tego zaświadczenia, potrzebujemy tego certyfikatu, więc tutaj jest to też jakby dla tych osób, dla których to jest ważne, też ta szkoła matka zadbała. I teraz właśnie, etapy nauki to są dwa. Pierwszy to jest, nazywamy to core curriculum, czyli to jest ten pierwszy etap, czyli to jest to, co rozpocznie się u nas w lutym. I teraz rozpoczną wszyscy razem,
ale skończy każdy w innym czasie. Każda osoba ucząca się ma 2 lata, żeby zrealizować wszystkie projekty, które na ten etap są zaplanowane. I są przypadki takie oczywiście w innych kampusach, gdzie ktoś nie skończył, bo nie potrafił tej pracy sobie dobrze rozplanować. Ja zresztą też do tego wątku za moment jeszcze wrócę, ale są takie kampusy, gdzie faktycznie osoby uczące się potrafiły skończyć projekty w 6 miesięcy, ale to była praca średnio po 8 do 10 godzin dziennie. I to są przypadki, ja podzielę się, bo to są takie ciekawostki. Są na przykład przypadki, kiedy w Rosji zamknięto kampusy, bo zamknięto je, z sieci zostały po prostu usunięte rosyjskie kampusy. To wielu Rosjan do Armenii pojechało, żeby ukończyć po prostu edukację. I dyrektorka z Armenii opowiadała mi, że po prostu byli tak zdeterminowani, żeby krótko, żeby w możliwie krótkim czasie zakończyć edukację i faktycznie tak to się działo. To są też azjatyckie kampusy, gdzie te osoby, które poznałam, prowadzące kampusy, mówiły, że bardzo duża determinacja osób, bodajże Tajpej, gdzie w ogóle uczelnia otworzyła kampus u siebie. To też taki przypadek, gdzie studentów cechowała taka duża determinacja. Też takie przykłady się oczywiście pojawiały. Kiedy studenci, studentki ukończą ten core curriculum, czy to będzie 6 miesięcy, czy 12, czy 18, rozpoczynają płatny staż, który my musimy im zaoferować, ale niczego nie możemy narzucić, żadnej lojalki, nic z nikim nie podpisuje i te staże trwają od 4 do 6 miesięcy. Co jest ciekawego, to, że w wielu firmach współpraca z 42 zmieniła w ogóle podejście do stażu, bo ten staż musi też opierać się na działaniach projektowych stricte. To nie może być taka sytuacja, kiedy student, studentka przychodzi na staż i nie wykonuje żadnej pracy związanej właśnie z, nie chcę powiedzieć stricte z programowaniem, bo czasem to jest zarządzanie projektami, to jest wiele rzeczy takich około, bym powiedziała też, nie tylko właśnie stricte programistycznych, bo można też potem właśnie mieć jakby głębszą wiedzę na temat programowania i mieć świadomość tego, jak pewne procesy prowadzić, ale to są faktycznie staże, które powinny być jakościowe. I ten etap kończy się uzyskaniem, ten pierwszy etap, czyli core curriculum plus staż, kończy się uzyskaniem certyfikatu 42. I drugi etap to specjalizacja. I specjalizacja, tutaj też ten czas średni mamy podany, około 18 miesięcy nauki. Tutaj już są projekty bardzo zaawansowane, przygotowane. Właśnie dopiero po tej specjalizacji można zdobyć certyfikat francuskiego Ministerstwa Pracy. Ale co jest istotne, że są kampusy, które wprowadziły swoje specjalizacje, bo tutaj ta specjalizacja francuska to jest przede wszystkim architekt IT, to jest jeden z tych zawodów i deweloper bodajże, ale w Niemczech mamy na przykład specjalizację automotywową zrobioną, bo tam prowadzi kampus Fundacja Volkswagena, a w Tokio na przykład jest specjalizacja gamerska, bo też wynika to też oczywiście z lokalnych uwarunkowań. Co jest ciekawe, specjalizację można rozpocząć, ale nie ma tam już tego deadline'u takiego sztywnego, że to są 2 lata i koniec, ale oczywiście w ramach, podobnie jak etap pierwszy, znowu ten etap pracy projektowej w kampusie. Oczywiście też z reguły we współpracy z partnerami, bo to są już projekty takie, to zawsze są w ogóle projekty takie realne, życiowe, powiedziałabym, plus 6 miesięcy właśnie, plus ten płatny staż. I to, o czym w sumie wspominałam, ale jeszcze raz, bo chciałabym podbić tutaj jedną jeszcze szczególnie istotną rzecz, jeszcze raz właśnie do tego wrócę. Praca problemowa, praca zespołowa, rozwój, w ogóle bardzo duży akcent położony na wytrwałość, na ten wysiłek, ale też na tolerancję dla frustracji. I to,
To jest to, co wiemy, że na przykład my jako zespół szykujemy się bardzo mocno na te najbliższe 4 tygodnie, bo wiemy, że będziemy mierzyli się z frustracją tych osób, które przyjdą, bo tam błąd, porażka w takim powszechnym rozumieniu po prostu będzie częścią, jakby no, będzie spisana w każdy dzień. I wiemy też z innych kampusów, że ta reakcja, czy szczególnie po. Wiemy o tym, jak tradycyjny model edukacji w szkołach szczególnie wygląda, no, że to jest bardzo trudne do przyjęcia. Więc na przykład na czas bootcampu przygotowaliśmy już wsparcie psychologiczne. Dzisiaj i wczoraj były u nas psycholożki. Rozmawialiśmy o tym, jak tym tematem się zaopiekować. Od warsztatu dla chętnych, jak radzić sobie z niepowodzeniami, jak je przezwyciężać. Bo nawet taki dyżur, szczególnie kiedy będą egzaminy, bo też wiemy, że w dniu egzaminów wiele osób poddaje się, nie szuka, a też czasem wystarczy przejrzeć różne dokumenty, czasem wystarczy po prostu pomyśleć, zastanowić się i iść dalej, ale no właśnie to jest jakby takie duże, duże ograniczenie. I powiedziałam o tym, że to programowanie z jednej strony jest takim kontekstem, oczywiście jest ważne, bo to jest też cały jakoś fundament tego, co robimy. Ale tak jak rozmawiałam z wieloma osobami, które kończyły edukację w 42, to przede wszystkim jest oczywiście uczenie się, jak się uczyć i też podkreślanie właśnie tego, że planowanie tychże działań, branie odpowiedzialności za ten proces edukacyjny, czy podejście nawet do egzaminu, że mogę nie zdać tego egzaminu w tym sensie, że dostanę wynik, który wynik pokaże mi, że ja jeszcze tych kompetencji po prostu nie mam rozwiniętych wystarczająco, że czegoś nie potrafię wystarczająco, że to też bardzo dużo, dużo daje. Dopowiem tylko, że to też trochę wybiegnę jeszcze, że jedną z kluczowych ról w naszym zespole jest rola pedago. Też profesor Jacek miał okazję poznać naszego pedago Klaudiusza. I Klaudiusz nie skończył studiów pedagogicznych, ale ma za sobą doświadczenie w kampusie 42 w Wolfsburgu, więc on to wszystko przeżył. I jego zadaniem będzie przede wszystkim towarzyszenie tym osobom uczącym się, monitorowanie oczywiście, ile osób realizuje szybciej projekty, ile osób gdzieś jest w takim momencie, powiedziałabym, gdzieś jest w tym procesie, ale mogłoby na przykład pracować troszeczkę, nie chcę powiedzieć szybciej, ale. No właśnie, jak to dobrze powiedzieć. Chodzi o to, żeby grupa po prostu mniej więcej, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle taka duża grupa ludzi nie będzie realizowała zadań, że zostaną z tym problemem same. Czyli on jest od wsparcia, od monitorowania i oczywiście nie będzie mówił, co robić, jak rozwiązać zadania, ale bardziej będzie towarzyszył im i w rozmowie, tak jak o tym bardzo często rozmawiamy, mówił, czy jakby zadawał pytanie, gdzie możesz, z jakiej pomocy możesz skorzystać, gdzie możesz sprawdzić coś, z kim możesz porozmawiać, kto ci może pomóc. Dla mnie współpraca z naszym Klaudiuszem jest bardzo ciekawym doświadczeniem, dlatego że on sam mówi o tym, że kiedy dostał się do 42 w Wolfsburgu, a w ogóle chciał studiować medycynę, ale z powodów pandemicznych jakby te plany troszeczkę nie wyszły i wpadła ta reklama Wolfsburga, rozpoczął naukę, mówi, że właśnie nie był przodującym żadnym studentem, miał wręcz problemy, ale sposób, w jaki jego prowadził pedago, jak rozmawiał, sprawił, że w pewnym momencie po prostu zaczęły rzeczy działać, w tym sensie, że on też dojrzał, że zrozumiał, że trochę inaczej powinien po prostu pracować. Więc dla mnie to doświadczenie Klaudiusza i to, co on nam daje, co wnosi dzisiaj w tym momencie przygotowań, jest po prostu bezcenny. I tutaj troszeczkę też tej przestrzeni, o której była mowa wcześniej, tak troszeczkę zajawiam, ale to będzie o modelu edukacyjnym, żeby jeszcze wzmocnić. Gamifikacja, to już mówiłam, praca projektowa, kompetencje miękkie, umiejętności programistyczne, peer-to-peer learning. I chciałabym zwrócić uwagę na nasze audytorium, które jest na drugim zdjęciu od lewej. Kiedy projektowaliśmy je i przyszły projektantki, takie pierwsze projektantki, miałam kontakt z pierwszymi projektantkami, dostałam projekt audytorium. W ogóle jak mówię audytorium, to już sama widzę taką tradycyjną aulę, ustawione krzesła, ja taki projekt dostałam, a tymczasem u nas właśnie rzecz polega na tym, że
To ma być przestrzeń, która służy rozmowie, dialogowi, wymianie doświadczeń. Nie ma kogoś, kto stoi wyżej, niżej. Oczywiście, że może stać, jeżeli ma taką ochotę, ale to jest totalnie przestrzeń i mobilnych mebli, ale też takiej równości, powiedziałabym, w dialogu. I powiem tak, każdy, kto przyjdzie do tego audytorium, się w nim po prostu, można powiedzieć, zakochuje, nie chce wyjść, bo naprawdę atmosfera jest wyjątkowa. Wczoraj zresztą gościło nas grupa 100-osobowa uczennic i uczniów z Liceum Altes Liberales w Warszawie i powtórzyła się sytuacja, więc doświadczamy tego z różnymi grupami wiekowymi. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli to widać, mam nadzieję, na ekranach komputera, na nasz klaster. 152 stanowiska komputerowe, stoliki 80 na 80 centymetrów szerokie i zwróćcie uwagę, że to jest, komputery są ustawione w szachownice. Wielkość tego stolika ma znaczenie, bo ten stolik jest wystarczająco duży, żeby położyć sobie notatki, czy nawet swój własny laptop, ale nie jestem tak aż daleko od tej osoby, która siedzi naprzeciwko mnie. My siedzieliśmy razem w klastrze, prawda? I ten moment, kiedy siadamy, jest ta szachownica, widzimy siebie dobrze, możemy dyskutować. To jest jedna z rzeczy, które projektując klaster, projektując kampus, o to trzeba też zadbać. To musi być tak zrobione. Zresztą, kiedy projekt już kampusu mieliśmy przygotowany, to przyjechał zespół z Francji, sprawdzał, czy wszystko jest właśnie zgodne z ich wytycznymi. Łącznie z tym, że pokój pracy kadry musi być dostępny dla osób uczących się. On musi mieć przejrzysty. My mamy przeszklony, musimy być widoczni dla tych osób. One muszą mieć łatwy dostęp do nas po prostu. I tutaj widać na tym zdjęciu, o tutaj to zdjęcie ostatnie też pokazuje, jak się tutaj siedzi. Oczywiście fotele na kółeczkach ułatwiają przemieszczanie się, ale tak jak powiedziałam, ta szachownica jest tutaj kluczowa. I jeszcze dla osób, które chciałyby więcej właśnie też wiedzieć o tym, jakie języki programowania, co tutaj się będzie działo, to w kurikulum przede wszystkim są języki programowania C, C++, ale co jest też istotne, tak jak ja znowu wracam do tych rozmów z nie tylko z Klaudiuszem, z naszym pedago, ale z innymi osobami, to jest baza. Tutaj ustalono, że to są te języki programowania C jako pewna baza, ale też takie podejście, że jeżeli potrafię sobie tutaj poradzić, rozwiązując zadania problemowe, realizując projekty, to niezależnie od tego, z jakim językiem programowania w swoim życiu się po prostu zetknę, cokolwiek nowego się w moim życiu pojawi, to ja sobie poradzę, bo właśnie potrafię szukać informacji, pytać innych, rozwiązywać problemy i planować w ogóle działania, więc to wszystko, o czym mówiłam wcześniej i już powolutku zmierzam do końca, bo widzę, że czas się kończy. I jeszcze wzmacniając to, że nie tylko programowanie. Kolejną ważną rolą jest rola community leada. Przepraszam za te określenia, te nazwy z angielskiego, ale my funkcjonujemy trochę w tym świecie, a przetłumaczenie niektórych jest, powiedziałabym, trochę karkołomne i tracą te określenia. W każdym razie osobą odpowiedzialną za społeczność jest Ola. Ola, która ma duże doświadczenie w organizacjach pozarządowych i też w tworzeniu w ogóle programów, które dotyczą, czy były poświęcone samorządności. No i właśnie też animowanie tego miejsca, zadbanie o to, żeby osoby, które do nas przychodzą, właśnie współtworzyły tę przestrzeń, żeby współodpowiadały. Nie mam tutaj zdjęcia, teraz sobie uświadomiłam naszej kuchni, ale jest i kuchnia otwarta dla tych osób, żeby sobie przygotowały posiłek, jest i prysznic, żeby mogły się odświeżyć. Jest cała wielka przestrzeń właśnie ze stołami okrągłymi. To już była moja naciskałam na to, żeby to były stoły okrągłe, bo przy okrągłym stole też myślę, że ta komunikacja jakoś mimo wszystko lepiej płynie. Więc ta samorządność tutaj będzie też ważna. Tutaj na zdjęciu mamy takie nasze Studio 42, to jest taki naprawdę mikrofablab z ploterem, z drukarką 3D, ale to jakby nie jest najważniejsze, bo ważne jest to, że Iga, nasza osoba, która będzie odpowiadała za wydarzenia, i Herkules, który jest naszym edukatorem STEAM, będzie prowadził tam
Za moment już warsztaty dla chętnych. Zresztą nie tylko warsztaty STEAM, bo też jeszcze tylko wspomnę, że na przykład na czas tego bootcampu mamy warsztaty jogi zaplanowane i szereg jeszcze innych rzeczy, o których już dzisiaj myślimy, ale też nie chcemy całej tej rzeczywistości zaplanować za te osoby, które przyjdą, też będzie, oczywiście będą włączone do planowania. Tu jeszcze kilka przebitek z przestrzeni budka, o której była mowa. Na początku faktycznie można w niej usiąść, kiedy chce się wyłączyć, kiedy potrzeba właśnie takiego odosobnienia. Więc to jest też bardzo istotne. Tutaj też widzicie, drodzy Państwo, zdjęcia z naszych wydarzeń październikowych. Ich było tak dużo osób się przewinęło, ale naprawdę czuć było taką dobrą energię, energię rozmowy. Tutaj zresztą na zdjęciu pierwszym od lewej Klaudiusz, wspomniany wcześniej, otoczony przez grono osób, które chciały wiedzieć dużo o 42. Jeszcze raz klaster, jeszcze raz audytorium. Nasze wejście, to zdjęcie od prawej strony zapraszające do tego, żeby przyjść. Dodam jeszcze tylko, że to też, co było ważne w przestrzeni, że wykorzystywaliśmy stare meble, one były na nowo jakby tapicerowane, że nie wszystko nowiuteńkie, tylko staraliśmy się też po prostu dać drugie życie i przestrzeni, i meblom, bo to była przestrzeń biurowa po UPC. I też nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale nawet na sufitach, w zasadzie wszystkich, tutaj mamy elementy wyciszające. W tej przestrzeni, nawet jak jest 100 osób, czy ponad 100, tak jak mieliśmy takie grupy, nie ma hałasu. Naprawdę dźwięk absolutnie świetnie jest absorbowany, więc jest to też. Nie męczy się tam, no nikt się tam nie męczy, nie było takich, były głosy właśnie takie pozytywne, że jest tak przyjemnie cicho. I już prawie koniec. Zespół, widzę, że mi przy PowerPoint rozjechały się, przepraszam za to, te tytuły. W każdym razie zespół, z którym to mam okazję budować, to właśnie liczy 7 osób. Oczywiście mamy wielu współpracowników, takich zewnętrznych, ale to jest zespół pasjonatek i pasjonatów edukacyjnych. Jak Państwo widzą, i ta osoba odpowiedzialna za społeczność, i za wydarzenia, i za partnerstwa, IGA. Asia, nasza osoba od administracji, budowanie kampusu, to oczywiście jest bardzo dużo papierologii, stworzenie zasad, czy w ogóle można sobie wyobrazić, jak dużo rzeczy. Jakub, nasz szef IT, cudowna osoba, też fantastyczne dla mnie doświadczenie. Młodego człowieka, który dostał bardzo duże zadanie, bo my mamy swoją serwerownię z ponad 20 systemami w niej. I oczywiście mamy wsparcie zewnętrzne, ale powiedziałabym, że nie takie płynne na co dzień. I Kuba zadziwia mnie tym, że jak jest problem, on szuka po prostu rozwiązania sam i nie czeka na kogoś. On ma zawsze plan B. I to jest, no to jest coś niesamowitego. Klaudiusz, o którym mówiłam, i Herkules, który przyszedł, który dzisiaj już przejmuje pałeczkę w prowadzeniu we współorganizacji naboru, już od jakiegoś czasu prowadzi grupy na Slacku, gdzie kandydaci, kandydatki są sami w kontakcie, gdzie mogą wszystko zapytać. I oczywiście on też animuje już zaczyna animować tę społeczność. I chyba ostatni slajd, liczby. Mówiłam już o tym wcześniej. Liczbę wpisałam 4400 wczoraj, ale dzisiaj, tak jak mówiłam, to już jest prawie 5000, bo sprawdzałam przed naszym spotkaniem. Przestrzeń kampusu to 2031 metrów kwadratowych. Mówiłam o tym, że 30% aplikujących to kobiety. Będziemy na pewno chcieli, żeby było ich więcej. 50% kobiet jest w Armenii i w Berlinie. Berlin miesiąc temu pochwalił się tym, że właśnie ich programy, w ogóle działania sprawiły, że przyciągnęli tyle chętnych pani do tego, żeby się uczyły. Mówiłam o tym, że średnia wieku u nas wynosi w tej chwili 25 lat. To jest też średnia wieku w Paryżu 26 lat, średnia wieku w Maladze dla przykładu 28, bo też jeszcze dopowiadając ostatnią rzecz.
celujemy w 30% osób, które kończą szkoły ponadpodstawowe, 30% osób, które studiują albo wchodzą dopiero na rynek pracy, bo campus to jest też, może być też double education, czyli tą ścieżką równoległą. Można sobie to tak rozplanować, żeby równolegle razem ze studiami czy z pracą uczyć się u nas i 30% osób, które chcą, potrzebują zmiany życiowej, chcą doświadczyć reskillingu czy upskillingu i chcą przyjść po prostu uczyć się u nas. I to tak w pigułce wszystko to, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć, ale oczywiście oddaję się w Państwa ręce, jestem otwarta na pytania. Bardzo Ci dziękujemy, Oktawio. Ja muszę powiedzieć, jestem pod dużym wrażeniem tego, co widziałem, co słyszałem od Ciebie już wcześniej. Dzisiaj to słyszałem po raz drugi. Szczególnie ważne i miłe jest dla mnie ta informacja, że tak bardzo stawiacie na współpracę. Bo jednak pokutuje takie przekonanie, ja się sam przekonuję, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, że współzawodnictwo to jest coś, co właśnie buduje zaangażowanie ludzi. No tylko, że może i zaangażowanie buduje, ale nie do pracy, tylko do współzawodniczenia, bo każde współzawodnictwo niszczy współpracę, po prostu nawet te najszlachetniejsze, a z tą szlachetnością to różnie bywa. Proszę Państwa, zapraszam wobec tego do zadawania pytań, wygłaszania komentarzy, zgłaszania zdań odrębnych i wszelkich refleksji. Proszę o podnoszenie żółtych rączek, jeżeli to możliwe. Mamy pierwsze pytanie na czacie. Ile osób odpadło po pierwszym etapie? Ja mogę zdradzić to, że średnio na 1/4 osób, które rejestrują się, wygrywa gry. Nie wiemy, czy to są osoby, które rejestrowały się z ciekawości, nie poszły dalej, czy gdzieś odpadły, czy jakby ten wynik im nie poszedł, więc taką liczbą mogę się podzielić. A to, jakie będą wyniki, ile osób zostanie, to będę mogła powiedzieć w lutym, bo my dzisiaj dopiero w tym procesie rekrutacji jesteśmy. Ogólnie, to tylko dodam, ta statystyka to, o ile dobrze powiem, to tak, 18 tysięcy osób skończyło globalnie 42 i mówi się o tym bodajże, że to jest 40% z tych, które rozpoczęły naukę, o ile dobrze pamiętam. To jeszcze odpowiem na te pytania. Jest pytanie, jaki jest model biznesowy szkoły, kto płaci za utrzymanie. We wszystkich krajach szkoły są bezpłatne. Tak jak mówiłam, też nie podpisuje nikt lojalek, ale oczywiście podpisują osoby uczące się oświadczenie, które między innymi dotyczy szanowania zasad społeczności i w ogóle przestrzeni. Ale tak jak mówiłam wcześniej, nie ma żadnych tutaj kosztów i utrzymują to partnerzy. W naszym przypadku na początku tej drogi inicjatorem w ogóle jest, tak jak mówiłam wcześniej, Grupa Play i Fundacja Wolność Wyboru, którą Grupa Play założyła. Już w rozmowach jestem z wieloma innymi partnerami, więc oni też będą współuczestniczyli w utrzymaniu tego kampusu. I na świecie tak to właśnie wygląda, że kampusy są utrzymywane dzięki partnerstwu z biznesem. Bardzo proszę. Pytanie z czatu, czy jeżeli ktoś nie zda egzaminu, to może do niego podejść ponownie? Jakie są zasady? Podchodzi tyle, ile razy chce, aż nie. Tak, podchodzi tyle razy, ile chce. To osoba ucząca się decyduje. Decyduje o tym. Tutaj też jest pytanie o grywalizację, gamifikację. Grywalizacja sprawia, że jakby są punkty za doświadczenie i właśnie za realizację projektów zbierane, ale też za różne inne kwestie wynikające z tego, że współtworzymy pewną społeczność. Przy grywalizacji, ja odniosę się w ogóle do doświadczeń takich edukacyjnych, grywalizacja sprawia, że ten proces edukacyjny cały czas się odbywa. To nie jest tak, że czekamy pół roku czy semestr do egzaminu i wtedy się uczymy,
tylko grywalizacja w moim przekonaniu, tak jak obserwuję to w 42, ona przekłada się na to, że to jest stały proces rozwijania tych kompetencji, czyli to jest motywacja do tego, żeby w tym procesie cały czas być. Ile potrzebujemy pieniędzy na otwarcie takiej szkoły, na przykład w innym mieście? Kolejne pytanie. Ile kosztuje utrzymanie roczne, miesięczne przestrzeni? Ta inwestycja to jest 7 milionów złotych, żeby kampus w ogóle ruszył. O kosztach miesięcznych będę mogła powiedzieć w jakiejś perspektywie dłuższej, bo dzisiaj jesteśmy na starcie w momencie dyskutowania naszego budżetu przyszłorocznego. Ale start to jest 7 milionów, główny koszt to oczywiście przygotowanie przestrzeni i klaster. Samorządność, na czym polega? Samorządność polega na tym, że osoby, które uczą się, współdecydują, mogą, znaczy tak, jest przestrzeń do podejmowania inicjatyw, mogą współorganizować i organizować wydarzenia w kampusie, prowadzić warsztaty, tworzyć, być współodpowiedzialnymi po prostu za to życie kampusowe. Mogą też wybierać oczywiście swoich przedstawicieli. W kampusach w ogóle jest taki zwyczaj, że tworzy się koalicje, takie domy bym powiedziała, bractwa, może to źle brzmi, ale też, że mogą tworzyć swoje zespoły takie ponadprojektowe nawet, ponadprojektowe i wspólnie realizować różne działania, od działań społecznych, na takich społecznych na zewnątrz kampusu, po te, które będą miały miejsce oczywiście w kampusie. Zapraszam do zadawania pytań. Można osobiście, można wpisać. Jeżeli w tej chwili nie ma, to ja mam pytanie. Mianowicie wspomniałaś o mentorach. Chciałem się zapytać, skąd oni się będą rekrutować i czy będzie jakiś stały korpus mentorów, do których się ci uczniowie mogą zgłaszać i jaki będzie status tych mentorów w konstrukcji szkoły. Powiem tak, pierwsze takie osoby pojawią się już teraz w trakcie naboru, bo wynika to przede wszystkim tak, z jednej strony, ze współpracy z partnerami, czyli my idąc za doświadczeniem innych kampusów, które osoby z innych kampusów mówiły nam, że jak ludzie przychodzą na basen, czyli na ten bootcamp i doświadczają tej porażki, jest im ciężko, zaczynają tracić motywację, czy to ma w ogóle sens, więc już na bootcamp zaprasza się osoby ze świata biznesu, żeby po prostu opowiedziały o pracy, żeby odpowiedziały też na różne pytania związane z pracą w branży IT. I takie pierwsze osoby mamy, będą to między innymi eksperci, mentorzy współpracujący z Playem, w naszym przypadku też z Allegro akurat na tym pierwszym basenie. Więc część tego mentoringu będzie wynikała z partnerstw, ale tak jak mówiłam wcześniej, nie wszystkie partnerstwa będą partnerstwami stricte odpłatnymi z biznesem, bo też ten aspekt społeczny jest tutaj ważny, więc na pewno w trakcie, jak już ruszymy, będziemy budowali też sieć mentoringu właśnie też z innymi instytucjami, organizacjami. Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, jaki będzie tego model, dlatego że też przyjmujemy, że rozwijamy kampus krocząco. Mamy modele z innych krajów i ja bardzo czerpię z tych doświadczeń, ale wiem też, że mamy kontekst polski i też mamy dużą elastyczność, żeby budować to wszystko, ten cały ekosystem współpracy według naszych potrzeb czy możliwości, więc myślę, że będę więcej potrafiła powiedzieć w połowie przyszłego roku, jak już będziemy w pewnym procesie. To ja czytam dalsze pytania. Gdzie są nauczyciele? Każdy dla siebie jest tutaj, można powiedzieć, nauczycielem. Uczymy się od siebie. Nie ma tej tradycyjnej roli, bym powiedziała, czyli tej osoby, która stoi i
i przekazuje wiedzę w taki tradycyjny sposób, ale w takim modelu właśnie struktury typowo szkolnej czy uczelnianej. Ale no, tak jak powiedziałam wcześniej, są różne formy, nie wiem, czy to jest adekwatne określenie. Jest to uczenie się rówieśnicze, to uczenie się od siebie, ze sobą. Są mentorzy, którzy przychodzą, są projekty realizowane w świecie realnym, czyli edukacja dzieje się wszędzie, uczymy się po prostu wszędzie i każdy może w tej roli być. Tak jak ja mówiłam też, że uczę się bardzo dużo od mojego zespołu, który jest ode mnie dużo, dużo młodszy w ogóle. Więc czerpiemy od siebie nawzajem. Pytanie pani Marii. Nie zauważyłam na początku pani wypowiedzi, czy korzenie sięgają francuskiego doświadczenia uczelni kształcącej twórców programistów, którzy są entuzjastami, ale nie muszą mieć matury, nawiasie warunku przyjęcia na inne uczelnie. Powiem tak, tutaj tą osobą, o której ja słyszałam od początku, którą miałam okazję zresztą poznać w lipcu w Paryżu, jest Xavier Niel. Tak jak mówiłam, wspominałam, właściciel telekomów, ale też przedsiębiorca. Osoba w ogóle we Francji, on jest bardzo popularny, jest takim wizjonerem też. On między innymi też stworzył największy inkubator przedsiębiorczości na świecie, to jest Station F w starej zajezdni kolejowej. Taki wielki inkubator przedsiębiorczości. Robi wrażenie, bo poza tym, że są różne biura, to jest też takie, to taka agora, bym powiedziała, takie miejsce spotkań. Jest to też podzielone na różne strefy i jest też dużo sztuki w tym świecie, takim czasem tego twardego biznesu. To takie fascynujące. To też mówię, żeby pokazać, że to jest takie trochę nieoczywiste, z mojej perspektywy oczywiście. I on był tym takim, on był tą osobą, która miała tę wizję, żeby to stworzyć, a miał w swoim otoczeniu choćby wspomnianego Oliwiera, z którym też miałam okazję wiele razy rozmawiać. Tu jest przywołany artykuł Rozmowa z Oliwierem, który tworzył właśnie cały ten model edukacyjny, współtworzył. On zresztą jest tym głównym pedago w Paryżu. I to jakby było, to była ta ich potrzeba. O Xavierze też słyszałam, że jego doświadczenia edukacyjne z edukacją tradycyjną też chyba były różne, już tak mówiąc bardzo dyplomatycznie. Więc człowiek taki przełamujący schematy, myślący trochę do przodu, zresztą do dzisiaj, cały czas, znaczy do dzisiaj, cały czas słyszymy o tym, że ta zwinność, ten taki startupowy duch jest dla niego w ogóle ważny i właśnie przełamywanie schematów, więc to jest ta osoba, która rozpoczęła to. Ja nie kończyłam Akademii Programowania. Ja odpowiadam za budowanie zespołów, za stworzenie tego miejsca i mam wsparcie, mam osoby w zespole, które potrafią to robić. Oczywiście mam wsparcie sieci, no ale myślę, że dyrektor nie musi. No właśnie, jak byłam dyrektorką szkoły matematyki, też nie kończyłam innych przedmiotów, więc myślę, że tutaj ta moja rola jest inna. Tworzyć warunki dla zespołu, żebyśmy mogli faktycznie tworzyć tę akademię, budować partnerstwa z biznesem, zapraszać tych ludzi, którzy no właśnie znają się i na programowaniu, i na branży IT już tak technicznie bardziej i tworzyć warunki dla ludzi do spotkań, do działania. Tutaj jest wypowiedź pani Marii Zając, którą też zacytuję w charakterze ciekawostki. W numerze 5 w nawiasie 82 e-mentora z 2019 roku dodaje od siebie, że e-mentor jest takim wydawnictwem, wewnętrznym wydawnictwem Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Jest wywiad z Olivierem Cruzet z Francji. No i tu właśnie jest odnośnik, także mogą państwo zajrzeć pod czat i ten wywiad częściowo odpada na pytania zadawane tutaj. Dodam tylko, że łatwo się chyba domyślić też, bo też jak z Oliwierem rozmawiałam, to u podstaw w ogóle tego modelu edukacyjnego jest między innymi są elementy Montessori w ogóle, więc tutaj ta wiedza pedagogiczna z programowaniem po prostu się gdzieś spotkały z tą wizją innego modelu, wizją innej edukacji. Tu jest pani Marii Czerepanik, Walczak, pytanie. AI zagłusza pani wypowiedź, czy umiałabym ją wyłączyć? Nie wiem,
Co pani ma na myśli? Może zagłuszają wypowiedź odgłosy z mikrofonów naszych innych uczestników, więc poprosimy osoby, które w tej chwili nie są przy głosie, o wyłączenie mikrofonów. Nie, Jeszcze panie mi. profesorze, O, to nie bardzo jest proszę. sprawa, jeżeli mogę, Tak. to nie jest sprawa mikrofonu, tylko słyszę za każdym razem taki komunikat, że ktoś się dołączył, ktoś opuścił i odczytywanie przez pana profesora treści czatów też jest powtarzane przez ten Chorych. mechaniczny głos. I A, to nie u bardzo mnie wiem, nie. jak sobie z tym poradzić. Wy tego To nie słyszycie? nie, Nie. nie. To widocznie mój komputer ma jakąś funkcję ekstra. Może I jakieś echo zbiera, bo nie, my tego nie nie, słyszymy. ja nie słyszę To tego w ogóle. jest metaliczny głos, taki właśnie, no, Taki syntetyczny głos, tak? taki nie tylko ludzki. Oho. Syntetyzowany głos, to ciekawe, nie, to. Ale jest pytanie jeszcze, dlaczego to robicie? Xavier Dziękuję Niel, tak bardzo. jak dziękuję. Ja mogę powiedzieć z dwóch perspektyw. Na pewno model sprawdza się w innych krajach i dlatego jest potrzeba, to mówię o tej potrzebie zewnętrznej, czyli kampusy rozwijają się, jest w ogóle plan, że do 2030 roku będzie 100 kampusów takich na świecie. Bo naprawdę widać, ja miałam okazję właśnie między innymi Hiszpanię odwiedzić. Hiszpania już szósty kampus otwiera Fundacja Telefoniki, tylko powiem, że Telefonika nie należy do Xaviera Niela. I widać zapotrzebowanie na tego typu edukację, ale też na to, tak jak firmy, partnerzy mówią, na to, żeby przychodzili do pracy programiści, którzy. Programista, który poza programowaniem potrafi coś więcej, czyli potrafi współpracować, rozwiązywać problemy, ma takie, powiedziałabym, że te kompetencje proinnowacyjne rozwinięte i to jest to z zewnątrz. Ja dlaczego to robię? Tak jak mówiłam wcześniej, ten pierwszy moment był takim momentem, nie wiem, czy chcę to robić, w ogóle czy to jest ciekawe i to spotkanie z tymi ludźmi w Paryżu, uczącymi się, a później w Pradze, a potem w Maladze. Posłuchanie tych historii o ludziach, którzy przyszli, którzy doświadczyli innej edukacji, plus moje doświadczenia wieloletnie właśnie w pracy z nauczycielami, z dyrektorami szkół i w ogóle jako nauczycielki, ja sobie pomyślałam, matko, mogę w moim życiu współtworzyć coś, co po prostu jest taką edukacją, której ja marzyłam i którą próbowaliśmy robić, czy to robiliśmy, też realizowaliśmy oczywiście w szkołach, które prowadziłam i w projektach. I tutaj mogę to robić po prostu, powiedziałabym, systemowo, bez tych blokerów wszystkich, że czegoś nie można, czegoś się nie da. Oczywiście, że mamy wiele problemów gdzieś po drodze, wiele wyzwań, ale to jest jakby ta inna perspektywa, że my wiemy, że ten model będziemy wdrażali z tymi problemami będziemy sobie radzili, ale możemy działać w taki sposób, więc mnie osobiście to niesamowicie motywuje. Ja nie wiedziałam, że będę mogła coś tak ciekawego po prostu robić. Było to dla mnie naprawdę ogromnym zaskoczeniem i dlatego ja to robię. To ja mam teraz w międzyczasie, chcę też zadać pytanie, ale muszę je poprzedzić pewnym wstępem. Otóż Oktawię poprosiłem po raz drugi tutaj do wystąpienia. Występowałaś już w moim zespole Uniwersytet Moich Marzeń. I tam padło bardzo ważne pytanie. Ja je znam odpowiedź, ale ważne, żeby ono tutaj wybrzmiało. Otóż ci ludzie, ci wasi studenci, no, w ramach swoich projektów będą tworzyć również aplikacje. Te aplikacje mogą mieć pewną wartość handlową. Z kolei szkoła jest finansowana przez firmę teleinformatyczną, więc padło takie pytanie, czy to nie jest przypadkiem tak, że ta firma sobie organizuje bezpłatnych wykonawców aplikacji, które potem no, ta firma, ten sponsor będzie spieniężał. To powiem tak, zdecydowanie nie, tak nie będzie. Prawa autorskie zawsze należą do osób, które je tworzą. Tak jak powiedziałam, my nie podpisujemy z osobami uczącymi się żadnych lojalek.
To jest jakby jedna rzecz. Druga kwestia jest taka, że dzisiaj partnerem strategicznym jest Play, ale my tych partnerów za chwilę będziemy mieli o wiele. Tych firm będzie więcej, czy tych instytucji. Przykład bodajże szwajcarski, tam jest 15 czy 20 partnerów i no nie ma czegoś takiego, że Play tutaj sobie zabierze czyjąś pracę, że będzie wykorzystywał te osoby. Absolutnie nie. Osoby uczące się będą miały możliwość wyboru, do kogo chcą pójść, jakie projekty chcą realizować. Jest totalnie wolność od początku do końca. Oczywiście to jest bardzo trudne, bo to jest i trudne, tak jak patrzymy w innych kampusach. To jest trudne w takim sensie, tak jak mówiłam wcześniej, dla tych firm, dla partnerów, dlatego że muszą. Po pierwsze, przygotować jakby dobre staże, muszą zastanowić się, jakie projekty jakościowe będą realizować, żeby te osoby zechciały w ogóle z nimi współpracować. Więc to jest trochę odwrócenie tego tradycyjnego modelu. Tak jak powiedziałam, nikt nie traci praw autorskich, nikt nie jest wykorzystywany. Wręcz to, co jest dla mnie takie zastanawiające, bardzo ciekawe, to to, że te osoby, które kończą 42, one mają w sobie taki rys, powiedziałabym, takiego aktywisty i aktywistki. To są osoby, które chcą działać, które chcą mieć wpływ, które chcą kształtować rzeczywistość. 12%, nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale w ogóle tworzy swoje własne firmy. I opowiada o tym, jakie projekty sobie już właśnie z tymi osobami, z którymi się uczyła, gdzieś po godzinach, nawet po pracy, już dzisiaj przygotowuje. Więc tak to widzę dzisiaj, takie historie poznaję od innych osób. To bardzo ważne. Kolejne pytanie. Do Akademii Platońskiej mógł wstąpić tylko ten, kto znał zasady geometrii. Rozumiem, że geometrii Euklidesa. Do Akademii Programowania może wejść ten, kto zna. Tam przygotowywali przyszłych uczniów, studentów, sofiści. A u Państwa? To zna. Nie wiem, czy odpowiem tak zgodnie z intencją, ale tak intuicyjnie, bo też pewnie więcej będę mogła powiedzieć, jak ta pierwsza grupa studentów w ogóle już wyjdzie, chociaż to dotyczy naboru. Moim zdaniem każdy, kto ma predyspozycję do programowania, czyli dobrą pamięć i potrafi logicznie myśleć, i to jest to, o czym się mówi, kto potrafi współpracować i kto jest wytrwały, tak bym powiedziała. I to jest podobno klucz do tego. No właśnie, bo za czasów platońskich geometria się nie zmieniała. Euklides te swoje 5 postulatów ogłosił i one trwały aż do czasów Łobaczewskiego i Riemanna w XIX wieku. No a dzisiaj informatyka się zmienia z dnia na dzień, więc tak naprawdę to, co powiedziałaś, jest niezwykle ważne. Predyspozycje polegają na umiejętności logicznego myślenia, no i oczywiście pewnej też predyspozycji do współpracy, dzielenia się wiedzą. Zresztą ja nie ukrywam, że dla mnie wizyta profesora Jacka u nas była bardzo ważna. To też nie miałam okazji tego tobie powiedzieć po wizycie, ale twoja rozmowa z Klaudiuszem i to, że tak rozmawialiście o tym sercu, wracam tego programowania, do informatyki. Ja zobaczyłam tak u ciebie takie potwierdzenie, że to było dla mnie bardzo ważne, to jak rozmawialiście. Wiesz, dla mnie to też było ważne. Ja tutaj może zdradzę po raz pierwszy publicznie troszkę taką moją nadzieję. Ja poszukuję takich entuzjastów programowania, którzy chcieliby zmienić świat. Świat zmienić w tym sensie, że dzisiaj jak kupujemy jakąś aplikację informatyczną, czy to za $10 na telefon, czy to za 100 milionów dolarów dla lotniska, to musimy podpisać takie zrzeczenie się wszelkich praw do roszczeń. W przypadku, gdyby błędy w tym programie, a błędy zawsze tam są, spowodowały jakieś szkody po naszej stronie. No ja uważam, że to jest sytuacja bardzo, po pierwsze, niezdrowa, po drugie, no, że trzeba coś zrobić, żeby się ją zmienić, po trzecie, uważam, że wiem, dlaczego ona taka jest i co można zrobić, ale poszukuję współpracowników i być może właśnie w tej twojej szkole
znajdę takie osoby, które chciałyby zmienić świat przemysłu IT. Też mam taką nadzieję. Kolejne pytanie. Jak namówić partnerów do wyłożenia pieniędzy na taki projekt? Myślę, że nie zdradzę sekretu, jeżeli powiem, że zanim uruchomiliśmy Akademię w Polsce, to było wiele firm i wiele podmiotów, bym powiedziała, wiele osób, które kontaktowały się z Paryżem i chciały otworzyć akademię, duży biznes polski, więc myślę sobie, że znaczy mówię o tym, że zanim uruchomiliśmy akademię, już te firmy, które gdzieś funkcjonują w świecie i w branży IT oczywiście, ale w świecie innowacji, wiedziały o tym, że takie szkoły na świecie funkcjonują i było to dla nich bardzo interesujące. Więc wierzę w to, że wartość tych 10 lat, tych innych kampusów i pokazanie tego, że no właśnie pracujemy z talentami, że tworzymy warunki dla tych osób, które potrafią coś więcej niż tylko programować, że do tego nie będzie trzeba bardzo mocno przekonywać. Jestem po wielu rozmowach z partnerami. Wielu też przychodzi, odzywa się. Zresztą to były wszystkie w zasadzie kontakty takie wykonane przez partnerów. Dzisiaj ciekawość, co robimy, kiedy startujemy, co się będzie działo. Więc jestem tutaj optymistką, że nie będziemy mieli kłopotu z partnerami. A partnerem strategicznym na pewno na najbliższe lata będzie też Play. To też daje takie poczucie spokoju, że mamy tę bazę. Więc zobaczymy. Ja prosiłabym o trzymanie kciuków, bo dla mnie to jest też temat, gdzie taki obszar, w którym ja się muszę najwięcej nauczyć. Bo budować zespoły, proszę bardzo, to jest cudowne, czasem trudne doświadczenie. Innowacje w edukacji, projektowanie czy współtworzenie programów, tworzenie w ogóle warunków do takich działań. Proszę bardzo, ale temat partnerstw no jest takim dla mnie dzisiaj bardzo ciekawym wyzwaniem, ale takim ciekawym, gdzie powiedziałam sobie, Boże, chcę się tego nauczyć, jestem ciekawa, jak tutaj to będzie. Ale oczywiście też nie jestem w tym sama, w zespole już z Igą wspomnianą wcześniej działamy, zresztą jutro też mamy warsztaty z jednym z partnerów, żeby przymierzać się już do planowania ścieżki tych odpłatnych staży i tutaj będzie się działo, ale to też sobie powtarzam krok po kroku i od razu. Ja myślę, że no, moim przynajmniej z tego, co wiem, to nie trzeba specjalnie trzymać kciuków za to, żeby pozyskać partnerów do takiej szkoły. W Polsce brakuje 50 tysięcy programistów. Trochę może ostatnio to ssanie się zmniejszyło, ale nadal jest olbrzymie zapotrzebowanie i popyt za tą. Podaż za tym popytem nie nadąża, więc ja myślę, że może być bardzo wiele firm zainteresowanych tym, żeby po prostu mieć w przyszłości dobrze wykształconych pracowników. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja szkół innych zawodów czy szkół ogólnokształcących, które poszukują no, takiej ludzi czy firm dobrej woli, które chciałyby się przyczynić do poprawienia stanu oświaty w Polsce, co jest oczywiście niezwykle ważne i szlachetne, jeżeli chcą to zrobić. Natomiast tutaj nic nie ujmując tym firmom, one po prostu działają no, bezpośrednio w swoim własnym interesie, no bo bardzo potrzebują tych programistów, więc z kolei też szlachetne i to należy podkreślić ze strony Play, że szanuje prawa autorskie i to nie tylko prawa te honorowe, prawa autorskie, ale również te handlowe prawa autorskie, bo te, jak wiadomo, aplikacje różnego rodzaju tworzone przez młodych ludzi czasami się okazują bardzo potem nośne. Tutaj do mnie pytanie. Wszyscy chcą zmieniać świat, ale nikt nie chce zacząć od siebie. Ba. No właśnie, ale ja też nie zaczynam od siebie. Ja chcę zmienić świat informatyki, ale mam konkretne narzędzia do zaproponowania, tylko poszukuję ludzi, którzy chcieliby pierwsi założyć firmę. Jestem gotów to zrobić z nimi, która by powiedziała, a my bierzemy odpowiedzialność, bo póki nikt nie bierze odpowiedzialności, no to może to jest nawet wygodna sytuacja, po co sobie
kolejny kłopot na głowę brać, ale jak pierwsza firma powstanie, która powie, a ja biorę odpowiedzialność i to nie taką bezwzględną, ale taką jak na przykład producenci samochodu. No, Państwo sobie wyobrażają, że ktoś by kupił samochód, jeżeli miałby jednocześnie podpisać cyrograf, że jeżeli nie zadziałają hamulce, wybuchnie bak albo samochód skręci w prawo, kiedy kierownicą kręcimy w lewo, to że ja nie będę miał żadnych praw do roszczeń, no nikt by nie kupił takiego samochodu, bo może kupić samochód bez takiego zrzeczenia się, a programu nie. Powiedział, co wiedział, proszę Państwa. Zachęcamy do zadawania pytań, aczkolwiek czas już nam się zbliża do końca. Mieliśmy bardzo ożywioną dyskusję. Ostatnio mi właśnie powiedziano, że nie należy mówić debatę, tylko należy mówić dyskusję, bo debata to jest, według specjalistów od debat i dyskusji, to jest rozmowa, która ma prowadzić do uzgodnienia pewnego konkretnego stanowiska, a dyskusja to jest właśnie ścieranie się poglądów, który z góry nie jest ta teza ostatecznie wyznaczona, więc myśmy mieli dyskusję oczywiście. No, ale jeżeli w tej chwili nie ma kolejnych pytań i... Jest pytanie takie przewrotne, bym powiedział. A dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Pani Modę zakłada tylko tolerancję na frustrację. Czy tylko? Ja bym powiedziała, że otwartość w ogóle na innych, na różnorodność, na różnorodność doświadczeń. I zamknęłabym to w takim, no mam nadzieję, że będziemy budowali społeczność, oczywiście taką, która faktycznie chce współodpowiadać za to miejsce, gdzie jest, która chce wspólnie się uczyć. Wiem z innych kampusów, że jest to duże wyzwanie, dlatego cały czas myślimy o tym, jak te procesy poprowadzić, jak to w ogóle robić, ale no też jestem dobrej myśli, że będziemy tutaj tworzyć taką społeczność i w kampusie, i współpracującą na zewnątrz, która no właśnie nie tylko z frustracją będzie się mierzyć. No właśnie, tak. Ja też bardzo jestem gorącym zwolennikiem tej takiej idei. Więc może na koniec opowiem Państwu taką anegdotę. Brałem kiedyś udział w konferencji w Warszawie, konferencji poświęconej temu, z czego terminowi, którego bardzo nie lubię, zarządzanie zasobami ludzkimi. Ja uważam, że ludzie to nie są zasoby i że HR powinno się tłumaczyć jako Human Relations, a nie Human Resources. W każdym razie na tejże konferencji pewien prelegent anglojęzyczny mówił o zjawisku tak zwanej wspólnej wiedzy, takiej mądrości grupy. I on powiedział, że no to jest takie utopijne zjawisko, bo no ono zakłada, że ludzie się muszą dzielić wiedzą, a przecież dzielić wiedzą się będą tylko wtedy, jeżeli ludzie ze sobą współpracują, a przecież ludzie ze sobą nie współpracują, tylko współzawodniczą. I on uważał, że fakt, że ludzie ze sobą współzawodniczą, jest porównywalny z faktem, nie wiem, prawem grawitacji. No, jesteśmy w pobliżu ciężkiej planety, no to podlegamy sile grawitacji, no to nie ma żadnej rady, prawda? No, nie przyszło mu do głowy, że ludzie mogliby nie współzawodniczyć i że wtedy powstaje właśnie ta zbiorowa wiedza. Zbiorowa wiedza polega właśnie na tym, że ludzie się wymienią tym, co wiedzą, i w związku z tym 1 plus 1 równa się nie 2, tylko 3, bo powstaje ten efekt synergiczny. I to właśnie to, co mi się szalenie podoba w filozofii tej właśnie szkoły, że ludzie ze sobą będą współpracować, a nie współzawodniczyć, to jest niezwykle ważne. Natomiast no, przy tych egzaminach, no to nie da się tego niestety uniknąć, że oni wiedzą przecież, że ta liczba jest ograniczona tych miejsc, chociażby widzą, ile tam jest tych krzeseł i monitorów. Więc no, ale
Powiedziałabym, no chyba, myślę, że nie, dlatego że te 152 stanowiska, one nie warunkują jakby tej liczby tak miejsc celowo, dlatego że my i tak za rok przyjmiemy kolejnych 150 i ten model, że kampus jest otwarty 24 na dobę, powoduje, że 30-40 osób mniej więcej jest w tym samym czasie na powierzchni, więc my im to powiemy, że to nie, że to nie jest 152. My musimy bardzo uważać, żeby właśnie tego limitu nie wprowadzić. Patrzy się, i to jest też ciekawe, będę też mądrzejsza za 2-3 miesiące, bo ten moment, kiedy tworzymy już tę grupę, jest bardzo ciekawy. Mówiłam progres, współpraca, wytrwałość, ale też patrzymy na to, kto jest w tym zespole. Oczywiście, jeżeli nawet ktoś, znaczy chodzi o to, że patrzymy też na różnorodność tej grupy. To jest też bardzo ważne. Więc jestem ciekawa, jak to będzie finalnie w ogóle wyglądało. Dzisiaj nie umiem więcej powiedzieć, ale nie będziemy na pewno ograniczać 150 miejscami. No to moja ostatnia obawa została skutecznie usunięta. Proszę Państwa, tutaj Pani Monika jeszcze napisała: bardzo dziękujemy za udział. Na kolejne zapraszamy spotkanie w dniu 7 grudnia. Gościem będzie Pani Alicja Pacewicz z SOS Edukacja. A jeszcze jest wpis Pani Profesor Czerepaniak-Walczak. W zagospodarowaniu czasu i przestrzeni znajduje egzemplifikację metaksy w znaczeniu, jaki przybliża Olga Tokarczuk. Dziękujemy bardzo za tą refleksję. Dziękujemy Oktawii, dziękujemy Pani Monice, która wszystko zorganizowała, i zapraszamy, dziękujemy naszym uczestnikom za pytania, za refleksję, i zapraszamy 7 grudnia.